dzisiejszym spotkaliśmy się tutaj, aby podsumować praktycznie roczne nasze działania zmierzające do tego, ażeby zmienić patrona szkoły. W momencie, kiedy zorientowałam się i dostałam potwierdzenie, stuprocentowe potwierdzenie od pana senatora Grzegorza Biereckiego, że nasza poprzednia patronka była związana ze służbami bezpieczeństwa, w wyniku jej działań zginęło 6 działaczy podziemia antykomunistycznego, rozpoczęliśmy działania zmierzające do celu usunięcia tego patrona. I działając na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku, złożyłam wspólny wniosek w imieniu Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego do organu prowadzącego, którym jest województwo lubelskie, o zmianę nazwy szkoły poprzez usunięcie patrona. I tak się zadziało, bo już pod koniec marca poprzedniego roku, 21, sejmik województwa lubelskiego usunął z nazwy szkoły poprzednią patronkę Marię Milczewską. W związku z tym mogliśmy zacząć działania zmierzające do celu, ażeby wybrać patrona naprawdę godnego tego miana. Rozpisaliśmy zapytania, zgłosiliśmy się nie tylko do społeczności szkolnej, ale również lokalnej o propozycje patronów. W zasadzie komisja powołana do tego celu przyjęła 3 kandydatury. Następnie odbyło się głosowanie, w wyniku którego wygrała największą ilością głosów Danuta Siedzikówna Inka jako młoda patriotka walcząca w obronie niepodległego państwa. Sanitariuszka chyba najlepiej wpisywała się i wpisuje się w profil naszej szkoły. W związku z tym po raz kolejny złożyłam wniosek do organu prowadzącego o tym razem zmianę nazwy szkoły poprzez dodanie imienia. I tak się zadziało. Od 1 września tego roku szkolnego nosimy już pełną nazwę z nowym patronem Danutą Siedzikówną, pseudonim Inka. I dzisiaj właśnie jest takie podsumowanie tych wszystkich naszych działań. Piękna uroczystość, na którą przybyli zaproszeni goście. Wspomniany już senator Grzegorz Bierecki, pan poseł Dariusz Stefaniuk, inni przedstawiciele władz i wojewódzkich, i powiatowych, i zaprzyjaźnieni nasi dyrektorzy szkół. Oczywiście my jako gospodarze, czyli Rada Pedagogiczna, nauczyciele, pracownicy szkoły i słuchacze. Myślę, że jest to taka piękna uroczystość, ponieważ jeszcze udało nam się też połączyć ją z nadaniem sztandaru szkole, co już jest taką kropką nad i. Bardzo się z tego cieszymy. Chciałabym jeszcze z tego miejsca podziękować wszystkim fundatorom, sponsorom, którzy złożyli się na ten sztandar, przepiękny sztandar, w osobach, może najpierw instytucja, czyli organ prowadzący, województwo lubelskie, marszałek województwa lubelskiego i oczywiście senator Grzegorz Bierecki, jak również bialski przedsiębiorca, pan Mariusz Burdzyluk, biuro podróży Mario Presto i słuchacze naszej szkoły, czyli samorząd uczniowski, który też dołożył swoją cogiełkę poprzez sprzedaż wykonanych przez siebie ozdób świątecznych. Thank you.